Jesteśmy w Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie. Dzisiaj bardzo miła, przyjemna uroczystość, mianowicie witamy kolejnych narodzonych dzierżoniowian i dzierżoniowianki. Jest to tradycja już, którą wprowadziłem od przyjścia do urzędu prawie 10 lat temu, więc myślę, że już kilkaset, jak nie ponad 1000 dzieciaków przywitaliśmy. No dzisiaj 24 dzieci z rodzicami, z babciami, z rodzinami, gdzie właśnie będziemy chwilkę, oczywiście za długo nie można, ale chwilę pocieszymy się tym, że właśnie mamy nowych obywateli naszego miasta, ale też przekażemy rodzicom ważne informacje dotyczące dzieci, wychowania tego żłobkowego, przedszkolnego, szkolnego później. Też wręczę takie skromne prezenty, wyprawki, które przekazujemy rodzicom dzieci narodzonych w Dzierżoniowie. No i pocieszymy się tym, że właśnie mamy nowych mieszkańców, nowych obywateli, którzy będą kiedyś stanowili o przyszłości naszego miasta. Borykamy się z problemem ogólnopolskim, w zasadzie europejskim, czyli demografią. Ta demografia niestety jest słaba, z roku na rok zmniejsza się ilość narodzonych dzieci w naszym mieście, ale też we wszystkich w zasadzie miastach podobnych do Dzierżoniowa. Dlatego no, staramy się zrobić wszystko, żeby zachęcić rodziców do tego, aby te nowi mieszkańcy, nowe dzieciaki się rodziły. Mamy oczywiście infrastrukturę i żłobkową, przedszkolną, i szkolną, i całą tą związaną z kulturą, ze sportem, z rekreacją, place zabaw i tak dalej. Natomiast też zachęcamy w inny sposób, po prostu jest karta dużej rodziny, jest bon żłobkowy. Tam, gdzie prawo pozwala na to, żeby wesprzeć tych rodziców, którzy właśnie mają małe dzieci, a najlepiej kilkoro tych małych dzieci, tam staramy się właśnie pomagać i zachęcać do tego, żeby właśnie ta demografia się poprawiła, no bo wiadomym jest, że musimy liczyć na naszych następców, żebyśmy my kiedyś też mogli na spokojnie odejść na emerytury. Natomiast tutaj statystyka jest dosyć taka bezwzględna. Pokazuje, że za kilkadziesiąt lat w Polsce będzie już tylko 30 milionów mieszkańców, więc jest to realny problem i myślę od poziomu każdej gminy do poziomu krajowego musimy starać się, żeby tutaj ten trend spróbować zmienić. A zreszcie tajemnicę, co jest w tej malutkiej wyprawce, którą dostają rodzice i dzieci? No to jest oczywiście taki materiały dla dzieci typowo, kocyki z logo Dzierżoniowa, różnego rodzaju maskotki, natomiast w tym roku też taki plecak, który też pełni funkcję kołyski, takiego leżaczka, więc myślę, że to wszystko się przyda. Też nie chodzi oczywiście o zawartość, chodzi o symbol, że miasto pamięta, że zachęcamy właśnie rodziców, ale też cieszymy się z tego, że właśnie ci młodzi mieszkańcy są, że możemy razem od dzisiaj w zasadzie, czy od momentu narodzenia tych dzieci kształtować Dzierżoniów. Ja mówię tutaj, przestrzeń ta wiekowa jest bardzo szeroka, bo od maluchów, którzy się urodzili kilka dni temu, do stulatków. Ja w przyszłym tygodniu odwiedzam panią, która kończy 100 lat, więc widać, że w Dzierżoniowie, jak i pewnie w innych miastach, ten przekrój wiekowy jest bardzo szeroki. No i dla każdego trzeba po prostu jakieś ważne działania prowadzić, tak żeby żyło się dobrze w mieście. I tym młodym, i tym aktywnym zawodowo, ale też tym seniorom naszym. Także Dzierżoniów wita z radością w tym momencie oficjalnie 24 młodych mieszkańców. Oczywiście to nie są wszystkie dzieci urodzone, niektórzy rodzice nie korzystają z tej możliwości, niektórzy nie mogą przyjść, bo czas, bo wyjazdy i tak dalej, ale cieszę się, że przynajmniej taka grupa dzisiaj odwiedza Urząd Burmistrza, Urząd Miasta w Dzierżoniowie i przekazujemy im tą naszą radość, że właśnie mamy nowych partnerów do współżycia w Dzierżoniowie.